Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcineczek oczywiście z gry GTA San Andreas, czyli proszę Państwa kolejne przygody naszego pięknego CJ'a w dość pięknym miejscu, acz nietypowym, jakim jest ogólnie miasto Las Venturas. I w dzisiejszym odcineczku porobimy sobie misję wątku fabularnego. Będą to misje, które są w kasynie Caligula, którego za jakiś czas na dobrą sprawę będziemy sobie okradać, ale na ten moment porobimy sobie właśnie w tym oto miejscu misje, tak? Będą to prawdopodobnie misje, które będą się skupiać na pomocy dla naszego przyjaciela Rosenberga, który powiedzmy, że ma troszeczkę problemów z rodziną Sindacco, z którą mamy na dobrą sprawę troszeczkę na pięku, więc dlatego możemy mu również właśnie na dobrą sprawę pomóc rozwiązać swoje problemy, tak? Oczywiście na ten odcineczek protipki od Was posiadam, za co Wam bardzo dziękuję. A my w tym momencie myślę, że bez zbędnego gadania zaczniemy sobie wykonywanie pierwszej misji w dzisiejszym odcinku. A jest to misja pod tytułem Biznes mięsny. Let's get this show on the road. The good doctor has revived the patient. Sweet has my son. Sweet. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Mako. What's the matter with you? No dobra, zabierz Rosenberga do rzeźni, więc na dobrą sprawę, oprócz tego, że troszeczkę rozchodziliśmy naszego Rosenberga, to nie wiemy, na czym będzie polegała ta misja. Albo już na dobrą sprawę wiemy, na czym ta misja polegała, będziemy po prostu musieli sobie odwiedzić Johnny'ego Sindacco, którego sobie w poprzednim odcineczku ratowaliśmy. I będziemy musieli zobaczyć, jak sobie właśnie ten chłopak radzi na dobrą sprawę. Więc spoko. Yes, God, yes! I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and that bullshit. Ah, shit, you ripped all down my damn shirt and everything. It's my best shirt, too. Doesn't this shirt look good on me? No dobra, w takim razie, no... Misja wydaje się łatwa, tak po prostu będziemy musieli sobie pojechać w odwiedziny. Aczkolwiek, czy ten Johnny, którego właśnie będziemy odwiedzać, to nie jest tak, że on nas może rozpoznać i może się tam rozegrać troszeczkę, że tak powiem, rzeźnia? Bo tak, no skoro on jest ze Sindacco, na dobrą sprawę go troszeczkę szantażowaliśmy, prawie byśmy go nie zabili. I teraz jedziemy go odwiedzić, tak troszeczkę logika San Andreas jest nielogiczna, aczkolwiek zobaczymy właśnie, na czym to będzie wszystko polegało. Dobra, tak, jesteś szefem, Kenny, jesteś szefem. Dobra, lecimy. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'm away. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss! I am the boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Oh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como stai? How you doing? Pretty good. And you? I still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, oh my head. Oh, God. It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. No, któż by się spodziewał, że do tego dojdzie, nie? Ten typ nas, proszę państwa, rozpozna. No, któż by się tego spodziewał? No, nieprawdopodobne, naprawdę. Ale no dobra, w tym momencie będziemy się musieli, proszę państwa, wydostać z tej oto rzeźni. Wypełniony prawdopodobnie po brzegi właśnie wrogim dla nas gangiem, czyli Sindacco. Więc no... Spoko loko, tak? Wydaje mi się, że to będzie chyba bardzo przyjemna i prosta misja. Dobra, tam Ken widzę, że sobie w tym momencie gasi pożary, więc o tyle dobrze, że przynajmniej ma co do roboty w tym momencie chłopak. Tylko możesz już przestać? Halo, już wystarczy, Ken. Ale się teraz skupił przy swojej robocie. Normalnie magia. Okej, lecimy sobie w takim razie, proszę państwa, dalej. No i właśnie tak się stanęło, że biały dostał zawału przez właśnie widok czarnego, który chciał go zabić. No, zrzędzenie losu, prawda? Zrzędzenie losu, proszę państwa. Naprawdę, ale dobra. No trudno się mówi, tak? Przynajmniej, że tak powiem, jednego gangusa mniej z tej rodziny naszej wrogiej, tak? Więc no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale w tym momencie to chyba by co na złe nie wyszło, bo no mamy teraz w tym momencie lekko przerąbane. A Ken razem z nami, bo no niestety, ale był przy nas, więc będziemy musieli go prawdopodobnie jakoś ponownie ratować. Ale zobaczymy, jak to będzie ogólnie wyglądało właśnie w późniejszym etapie gry. A w tym momencie musimy się właśnie stąd wydostać. To jest nasz w tym momencie główny motyw tej misyjki. Ale dobra. Okej. Ta to szaleństwo. No, trzeba było, kurde, być mężczyzną, a nie, kurde, pizdeczką, że tak powiem. Naprawdę, Ken. Trochę powagi, gościu. Trochę męstwa by ci się przydało. Bierz przykład z CJ'a, po jaki on jest męski. XD. Dobra, mniejsza z tym, lecimy sobie dalej. O kurde. Przeciwnik to jest, halo. Kurczę, najgorsze jest to, że zapomniałem wziąć kamizelki i tak trochę mnie obijają. Ale chyba... Jakoś sobie powinienem na dobrą sprawę poradzić z nimi. Chyba. Dobra, to wszystko, tak? Więc tyle, jeżeli chodzi chyba o tą misyjkę. Mam nadzieję, że jeszcze nas nikt nie będzie gonił, bo to może być utrudnienie, aczkolwiek zobaczymy właśnie już w praniu. Odwieź Rosenberga z powrotem do kasyna. No dobra, spoko. Więc wsiadaj, mój Kenie, mój mężczyzno, męski bardzo, kappa. Spieprzajmy stąd, dobra. Już się robi, Kenie. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you did. I'll think of something. I promise. Dokładnie. Jakoś sobie damy radę, Ken. Nie martw się. Wydostaniemy się z tej całej sytuacji. Nie bój żaby. Tylko teraz pytanie, jak mamy go wydostać, bo ma być martwy. Tak właśnie powiedział nasz bohaterski CJ, tylko jak on tego dokona, za chwilę się prawdopodobnie przekonamy, bo to jest ostatnia właśnie... Znaczy za chwilę zrobimy sobie ostatnią misję właśnie w tym oto kasynie, która prawdopodobnie będzie również taką misją, która uratuje naszego Kena właśnie z potrzasku, tak? A jak to będzie, zobaczymy za chwilkę. Get in there and be cool, like you just been out for a relaxing drive or something. Calm, yeah, calm. I'm calm, real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Misja wykonana, 8000 zgarnięte plus szacuneczek na plus, ale okej. I odblokowały nam się, proszę Państwa, kolejne misyjki u pana D. Aczkolwiek nie wiem, u kogo to są misje, ale no powiedzmy, że niedługo się o tym dowiemy. A my w tym momencie pójdziemy sobie zapisać stan gry i za chwilę poczytamy sobie protipki i wykonamy właśnie kolejną misyjkę z naszego kasyna. Aczkolwiek zobaczymy, co to będzie za misyjka, prawda? A naszym, proszę Państwa, pierwszym protiperem będzie to... Niech to będzie Piotr Danewicz, który raczył w końcu dla nas coś, proszę Państwa, napisać. A co napisał? A właśnie takie oto poszczególne rzeczy. No hej, kacbanie, młodzieżowe słowo roku, więc trzeba je używać, he. Swoją drogą, nie zostaniesz wyzwany na odcinku, jeśli nie wstawisz pod poprzednim odcinkiem tipów. 200 IQ Danewicza. Danewicz, ale wiesz, jeżeli nie wstawisz pod poprzednim odcineczkiem, a wstawisz pod tym odcineczkiem protipy, to zostaniesz wyzwany podwójnie. Ha! 400 IQ Bartka. Dobra, ale dokończymy sobie po właśnie odebraniu telefonu. I know it's you, you stinking perro. Look. Just say what you gotta say. I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look you, damn. Gotta change my number. Aha, Katalina chyba do nas zadzwoniła, ale mniejsza z tym. A kontynuując swoje protipki od Danewicza. Sam sobie poniekąd odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego nie możesz napaść na kasyno Caliguli. Bo robisz obecnie misję dla tego kasyna. No wiem o tym, spokojnie. Jeśli będziesz mógł napaść na to kasyno, to zostaniesz o tym poinformowany. Dobra. A propos Anetki i czepiania się nazw pojazdów. Twym laserem hydrą był Hunter. Nice Bartek, pomyli odrzutowiec z helikopterem. Można? Można. Twym buzardem był Leviathan. Twoją motorówką z silniczkiem XD był Vortex. Poduszkowiec, fajna motorówka z silniczkiem, co po piasku może się poruszać. To tyle na dziś. 2 boje, znaczy pozdrawiam. No, też cię nie pozdrawiam, ty głupi śmieciu Danewiczu, ale dzięki ogólnie za protipki. Ale my w tym momencie sobie pójdziemy zapisać stan gry i wykonamy sobie już właśnie kontynuację tego jakże pięknego odcinka. No dobra, proszę Państwa, miała być misja w kasynie Caliguli, aczkolwiek ona sobie nagle zniknęła. Dlatego sobie podjechałem do naszego dawnego kasyna, a mianowicie Four Dragons, aby wykonać sobie właśnie misję w naszym kasynie u Triad. Jeżeli ogólnie misja w kasynie się odblokuje albo napad, to wtedy sobie po prostu zrobimy tą poszczególną misję, która nam się odblokuje właśnie po tej z kasyna Four Dragons. Więc w takim razie, proszę Państwa, drugą misyjką w naszym pięknym odcineczku jest to misja dla Triad, a nazywa się ona Ryba w beczce. Mr. Ramfali. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen? Or shall I say partners? Oh, I drank to that. I to tyle? Czyli mam rozumieć, że to była po prostu taka scenka, w której sobie podpisaliśmy kontrakt wspólnictwa? Coś takiego? No dobra. Zanim w ogóle sobie coś tam zrobimy jeszcze w tym odcinku, odbierzemy sobie telefon. Hello? Carl, it's me, Ken. The Leone family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula's. We're screwed. It's war for control of Venturas, man. War. War! There's word of some Triad visitors, something that should keep them busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. No dobra, i odblokowała nam się, proszę Państwa, misja u Caliguli, gdzie prawdopodobnie za chwilę spotkamy również taką, że tak powiem, znaną osobowość z GTA 3 ogólnie, której sobie współpracowaliśmy, a mianowicie Salvatore Leone. Kto oglądał u mnie seryjkę z GTA 3, powinien właśnie tą postać sobie ogarniać, to jest. Ale w takim razie lecimy sobie właśnie już z tym koksem, dlatego że nie możemy dopuścić, aby taki ważny człowiek, jakim jest Salvatore, na nas czekał, prawda? Bo to by była po prostu zniewaga z naszej strony. Co z tego, że zniewagą będzie to, że będziemy go okradać potem, ale to już tam mniejsza z tym, prawda? Więc w takim razie lecimy sobie, proszę Państwa, wykonać właśnie prawdopodobnie ostatnią misję w kasynie Caligula. Aczkolwiek jak to będzie, za chwilę się o tym, proszę Państwa, przekonamy. Więc w takim razie już sobie tam podbiegniemy i robimy sobie właśnie kolejną misję w dzisiejszym odcineczku, a jest to misja pod tytułem Swobodne lądowanie. Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, vouch for me, I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. Real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Forellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Udaj się na lotnisko, czyli będziemy sobie prawdopodobnie latać. No nieźle, nieźle. No tak, w sumie, co to jest za odcinek bez latania, prawda? No, najmniej rakowy na świecie, ale dobra. W takim razie na lotnisko i będziemy sobie musieli kogoś się pozbyć. I proszę Państwa, przypomina mi się od razu fabuła w GTA 3, jak wykonywałem właśnie misję u Salvatore. Również właśnie u jego syna Joey'a, którym CJ prawdopodobnie jakieś tam relacje miał. Więc dość fajna opcja, proszę Państwa. Takie stare czasy się przypominają. Ukradnij samolot z hangaru. Z hangaru, powiadacie, tak? Dobra. Da się chyba załatwić. Dobra, czyli to jest taki jakby samolocik osobowy, tak? No dobra, no chyba damy radę, nie? Ale zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie w praniu. Dobra, siadamy sobie i lecimy sobie z koksem, proszę Państwa. Samolot z zabójcami ma wkrótce wylądować. Musisz go przechwycić, zanim dotrze do Las Venturas. Okej. Czy to nie jest ta misja, gdzie muszę być za tym samolotem, żeby po prostu go w sobie przejąć? Bo jak to jest ta misja, to trochę się będę tiltował, bo to jest bardzo irytująca misja, jeżeli ogólnie nie macie na nią sobie taktyki. A ja raczej nie mam taktyki, tylko lecę sobie na jolo, nie? Więc trochę może tej prób ogólnie wyniknąć. Miejmy nadzieję, że nam się to uda szybko zrobić, bo naprawdę nie chciałbym się tiltować na taką piękną grę, jaką jest ogólnie GTA San Andreas. Ale no czasem trzeba, nie? Czasem po prostu trzeba się trochę potiltować na nie. Okej. Powiedzmy, że jesteśmy troszeczkę od tego samolotu wyżej, więc będziemy musieli sobie nieco zanurkować, aby tak mniej więcej być... O! Prawie byłem dobrze, prawie byłem ok. Dobra, powiedzmy, że na takiej odległości ogólnie będziemy się trzymać i za chwilę sobie spróbujemy ten samolot przechwycić. Tylko teraz pytanie, gdzie on ogólnie się znajduje? O Jezu, jest poza mapą totalnie, czyli nie wiem dokładnie, gdzie się ten samolot znajduje, tak? No niestety, ale trudno się mówi. Jakoś próbujemy sobie tą misję wykonać. Okej. Czarne chmury, a raczej może czarno-białe na naszym pięknym niebostanie, czy jak to tam się zwie. Po prostu na niebie, tak? Nie bądźmy tam drobiazgowi, jeżeli chodzi o jakie słowa, bo trudne. Ale dobra. Gdzie ten samolot w ogóle jest? Naprawdę, halo, samolocie. Taś, gdzie jesteś? Gdzie ten samolot w ogóle jest? O, mamy go. Nice, baby. Uhu! A ja bym prawie ten samolot zaliczył. Ja bym go... Ups, trochę. Dobra, to już chyba koniec jest, nie? Bo raczej go już chyba nie dogonię. Tak mi się wydaje, że chyba pierwsza próba niestety się nie uda. O matko, ta misja będzie tiltująca, już to widzę. Ta misja będzie jedną z bardziej tiltujących misji w GTA San Andreas. O tak, I like it. No niestety, no porażka się szykuje, no. Ten samolot nie dosyć, że jest szybki, a nas jest troszeczkę taki wolniejszy, to niestety, ale... No patrzcie jak on jest szybki, nie? Widzę go, aczkolwiek już go nie dogonię, nie ma szans. Dobra, już koniec misji. Za 5, 4, 3, dokładnie tak. Samolot z zabójcami dotarł do Las Venturas. Kocham tą misję. To jest jedna naprawdę z bardziej tiltujących misji w tej oto grze. Dobra, widzimy się już na kolejnej próbie, że tak powiem, więc Z2. No dobra, proszę Państwa, w takim razie próba numer 2. Dobrze, zakręciłem OK. No, jest, mam szansę go dogonić. Naprawdę mam teraz szansę, aczkolwiek nie wiem. Nie wiem, czy mam taką szansę, ale może teraz mam na pewno większą szansę niż przy pierwszej próbie, tak? Bo teraz obrałem jakąś w miarę, myślę, że sensowną taktykę na to. I dam radę. Dawaj, CJ, dawaj, masz szansę, dawaj. Mam to, nice. No dobra, proszę się w lewo i w prawo, aby się chować? No on tutaj chyba się chować, nie? Ale dobra, jole. W ogóle, czy tylko mi się przypomina tego Rambo? Czy tylko nie mi, bo naprawdę. Ej, bez kitu, CJ to jest takie chodzące Rambo, moim zdaniem. Naprawdę, to jest... Człowiek, którego każdy wojskowy by chciał w swoim posiadaniu posiadać. Tak, Bartek, bardzo logiczne właśnie stwierdzenie. I teraz co, mam wylądować jeszcze tym samolotem, mam rozumieć? No to nieźle. Najlepsze misje tylko w GTA San Andreas, tak? Ale dobra. Co do tej misyjki, to naprawdę jedna rzecz mnie bardzo irytuje, a mianowicie długość, jaką ogólnie zajmuje dolecenie tutaj. Do tego lotniska, dolecenie do tego samolotu i sama misja, tak? To jest naprawdę zbyt długo to trwa wszystko. Moim skromnym zdaniem, ale no... Kolejna misja, która po prostu... Troszeczkę jest wydłużona na siłę. Ale no, tak sobie twórcy wymarzyli i tak po prostu sobie zrobili, nie no. Nam po prostu pozostaje tylko i wyłącznie granie właśnie w ich grę, albo nie w granie ich grę. Ale dobra, no już trudno się mówić, trzeba jakoś się z tym pogodzić. Okej. W takim razie hamujemy sobie. W ogóle wziąłem podwozie, wyjąłem? Nie widzę podwozia. Halo, policja? Nie mam podwozie. Czemu ja nie mam podwozia? No gdzieś chyba podwozie dawało, tak? Czy nie? Do góry. Ej, bez kitu. Czemu ja nie mam podwozia? Halo, podwozie. Mam wylądować jak Maverick normalnie? Bez podwozia? Ta gra chyba jest głupia. Albo upośledzona. No G, mam podwozie, tak? Chyba. Nie F! Jestem debilem! Jestem totalnym debilem, proszę państwa. Naprawdę. Jestem debilem. Jezus, Bartek, ty... Dobra, widzimy się, jak już będę lądował, bo to szkoda szczępić ryja po prostu. Okej, proszę państwa, w takim razie witam was po krótszej przerwie. Już wszystko zostało przeze mnie ogarnięte. Aczkolwiek no rak dalej pozostaje, z tego względu, że mi się troszeczkę pomyliło ogólnie sterowanie z GTA 5, bo pod G właśnie jest GTA 5, jeżeli chodzi o wyjmowanie podwozia, a podwójką jest GTA San Andreas, ale to już zostało przede mnie już, jak powiedziałem, ogarnięte, więc teraz tylko pozostaje nam ładnie wylądować na pasie startowym i zakończyć sobie tą misyjkę. Mam nadzieję, że z pełnym sukcesem. Aczkolwiek... Patrzcie, jaki profesjonalista normalnie ze mnie. Okej, udało się. Tak, misja wykonana, 15 tysięcy zarobione, plus szacuneczek, proszę państwa, na plus. Matko Boska, udało się wykonać, więc najsik. Więc co, myślę, że chyba w tym momencie poczytamy sobie jeszcze jakieś od was protipki, bo czemu by nie. A kolejnym naszym, proszę państwa, protiperem będzie to... no powiedzmy, że Tomek MR, który przygotował dla nas następujące rzeczy. Do bazy mogłeś wjechać, gdy brama była otwarta, podczas wyjazdu Patriota. Niemniej jednak dobrze, że w końcu pomyślałeś o użyciu jetpacka, no dzięki. Kilka wyjaśnień. Co do pojazdów latających, 4 minuta 57 sekunda. W San Andreas nie ma Buzzarda, a ten helikopter to Leviathan. 7 minuta 3 sekunda, to jest Hunter. Hydra to odrzutowiec, jeszcze się z nią spotkasz w tej grze. Jej! A lasera nie ma w GTA San Andreas. Po tej misji Leviathan będzie pojawiał się tam, gdzie nim wylądowałeś. No nie wiem, ja nie musiałem nigdy przebierać CJ'a w strój, tu wstaw odpowiednie słowo, żeby randkować z Millie. Z drugiej strony to dobrze, bo z powodu tego stroju od razu zaprasza cię na kawę, dokładnie tak. Bez żadnych restauracji czy tańczenia i dostajesz od razu 10% znajomości. Więc na dobrą sprawę wybrałem chyba odpowiednią, można powiedzieć, odpowiedni strój na randkę, aby szybko odhaczyć sobie Millie, tak? Dobra. Millie nie ma żadnych wymagań co do grubości czy umięśnienia naszego bohatera. Żeby napaść na Caligulę, musisz najpierw przejść misję z tego kasyna. To tyle na dziś, pozdrawiam. Dziękuję ci, Tomek. Również cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale okej, w takim razie, skoro mamy jeszcze troszeczkę czasu na dobrą sprawę, to może wykonamy sobie jeszcze jedną misyjkę. Teraz tylko pytanie, jaką misyjkę byś to sobie, proszę państwa, wykonać. Z tego względu, że mamy teraz chyba dwóch, że tak powiem, ludzi od misji, mianowicie tego D i prawdopodobnie chyba naszych starych znajomych z Crasha, tak? Dokładnie tak. Więc myślę, że chyba sobie Crash zostawimy na następne odcineczki, a pójdziemy sobie teraz do pana na D. Więc w takim razie chyba zrobię sobie krótką przerwę, pójdę zapisać sobie stan gry. I usłyszymy się, jak już będę koło misyjki, więc w takim razie króciutkie jeszcze raz Z2. No dobra, proszę państwa, w takim razie ostatnią misją w dzisiejszym odcineczku jest to misja u pana na D, a nazywa się ona Mad Dog. Jump! Jump! Come on, jump! Come on, man, jump! You got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? That's some washed up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart-topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! Lost all his money in the casino and went botzo. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so, come so on, shut jump. The fuck up. This on, the end, so get no, dog! Get a grip, dude! Get a grip! You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed, some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is, Some fake-ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him. I hate y'all. Just come in off that ledge, man. Hey, don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, jump! Hey, stay the fuck away. Stay the fuck away. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump. Oh, hell no. I gotta catch this fool. Znajdź sposób na ocalenie Mad Doga, zanim skoczy. Użyj pick-upa stojącego za rogiem, aby ratować Mad Doga. Naprawdę ta gra to jest taka karma, jeżeli chodzi o ogólnie życie właśnie, że to jest masakra. Najpierw tak, najpierw ukradliśmy gościowi rymy. Zabiliśmy jego menadżera, a teraz musimy go jeszcze ratować. No x fucking de ta gra. Jak Boga kocham. Złap Mad Doga, gdy będzie skakał. No dobra. Ale naprawdę to jest taka życiowa karma. Tak do tego CJ'a ta karma wraca, że to jest po prostu magia. Jak Boga kocham. Ale no trzeba będzie debilowi pomóc, no tak? Żeby po prostu wyszedł na tą prostą może, bo to w sumie przez nas również się znalazł na dnie. Więc no naszym obowiązkiem nawet jest mu po prostu pomóc. Aczkolwiek... Da radę skoczyć dobrze? Dał radę, nice. Okej, Mad Dog, życie. Ostrożnie odwieźć Mad Doga do szpitala, każda stłuczka redukuje jego szanse na przeżycie. No dobra, więc do szpitala, proszę państwa. Do szpitala Mad Doga zanosimy, a potem po prostu mu życie prostujemy. Masakra, naprawdę, masakra. Karma jest brutalna, powiem tak. Karma jest naprawdę brutalna. Ale no dobra, no misja łatwa, akurat taka na zakończenie tego odcineczka, więc dość spoko opcja. Zakończymy sobie ten odcineczek właśnie poprzez tą misyjkę. Poczytamy sobie jeszcze na sam koniec protipki od Hanlana i zakończymy sobie ten odcinek, tak? I myślę, że będzie chyba dość spoko opcja. Dobra, teraz jeszcze trzeba zakręcić, mi się wydaje. Troszeczkę będziemy sobie jechać pod prąd. Ale to już mniejsza z... Ojejku. Ale to już mniejsza z tym, dobra. Teraz co? Teraz jakoś znaleźć wejście do tego szpitala. Dobra, mamy to, więc easy peasy. Bardzo łatwa i przyjemna misyjka. Hey, get yourself straightened out, then we can get you back in the studio. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Yeah, you do that, homie. Okej, misja wykonana, szacunek na plus, więc spoczko. Ale w tym, proszę państwa, odcineczku to by było na tyle. Ale zanim zakończymy, poczytamy sobie jeszcze komentarze od Hanlana, który przygotował dla nas, proszę państwa, następną dość ciekawą historykę, mi się wydaje. Historyka będzie dotyczyła Umberto Robiny, a brzmi ona następująco. W 1984 roku jest w stanie wojny z gangiem Cholos. W zadaniach zlecanych Wiktorowi Vansowi nakazuje mu przy pomocy członków gangu kubańskiego zniszczyć wrogich Cholosów. Podczas wojny z Cholosami zleca mu także rabunek Alberto, swojego ojca. Za pomoc w zniszczeniu Cholos Umberto pomaga Wiktorowi w odparciu ataku Armanda i Diego Mendezów. Przepraszam. W 1986 roku Umberto Robina nadal jest liderem gangu kubańskiego, znajduje się też w stanie wojny z innym gangiem. Gangiem haitańskim. On sam nigdy nie bierze udziału w tej wojnie, tylko ją kontroluje. Na początku zleca zadania Leotealowi, później zaprzyjaźnia się z Tommy Vercettim, którego traktuje jak Kubańczyka. Prowadzi też swoją kawiarnię Cafe Robina. Za ciekawostkę można uznać fakt, iż Umberto, pomimo tego, że uważa się za prawdziwego mężczyznę, to nigdy nie wziął udziału w żadnej misji. Głosu Umberto w obu grach użyczył Danny Trejo. I ciekawostki. Umberto występuje w obu grach jedynie w przerwnikach filmowych. Jest bardzo podobny do Daniego Trejo, jak zawsze spoko odcineczek. Dziękuję. Więc w takim razie to by było, proszę państwa, na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Więc w takim razie, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subskrybujcie na bieżąco z materiałami. Ja się będę z wami, proszę państwa, już malusieńku żegnam. Do następnych odcinków i trzymajcie się, cześć, pa pa!